Słuchajcie, Krzysiu pozdrowił, nie przywitał, czekał na inny telefon, kochani, ale my szukamy dalej, szukamy kogoś, kto chce wygrać w naszym konkursie. Jedziemy dalej, tutaj było na przykład następne... Słuchajcie, pisze Julia, jedno serce, jedno bicie, piłka nożna ponad życie, piłka nożna ponad wszystko, wychowało nas boisko. Biorę udział, dzwonimy do Julii. Dzwonimy, kochani, do Julii. No Julka, czy będziesz miała nagrodę? 721 623. Przepraszam. Zapomniałem, kochani. Chronimy dane. Całe szczęście Gutek jest na miejscu. Uwaga, czekamy na nasze hasło. Kochani, Julcia chyba jest na basenach. Juleczko, serdecznie Cię pozdrawiamy. To też nie będziesz zwycięzcą w naszym konkursie. Może teraz będzie go wyrażę na basen. Słuchajcie, no, telefon milczy, także pozdrawiamy Cię serdecznie, Juleczko. Bardzo ładny wierszyk. Byłaś w naszym odcineczku, natomiast przykro mi, lecimy dalej. Leć wyżej, leć dalej. Słuchajcie, teraz przelecimy kilka wyżej. Poleć do góry, ze 3-4. Teraz lecimy losowo, kochani, dobra? Otwieramy tutaj na przykład. No, okej. Memento M. Czekajcie. Mały Gucio nasz chciał strzelić gola, raz biegnij, no i kopnij, tatuś wołał. Nieraz trening ciężki, lecz wart, Gucio marzenia ma. I tu tata pomóc ma. Doping, wsparcie, jego rola, tu kudłaty drepcze po piętach, powolutku mu. Wyrażam i biorę udział w konkursie. Memento, dzwonimy. Czekamy na odzew od Ciebie. Słuchajcie, okazuje się, że konkurs nie był dla Was prosty, ale tak naprawdę jest bardzo łatwy. Wystarczy tylko podać hasło, klucz i jesteśmy, kochani, uwaga. No, memento, czekamy. Kochani, nie udaje nam się, kolejna nagroda przelatuje obok. Pozdrawiają Cię serdecznie Szabelki. Zostawiamy wiadomość po usłyszeniu sygnału, a my lecimy dalej. Lecimy dalej, kochani. Przeleć do góry. No, no dawaj jakikolwiek teraz, no. To teraz miałeś to przed chwileczką. Słuchajcie, Gutek to nasza maszyna losująca. Napisało Was ponad 300 osób, w związku z tym my robimy... Nie, tu jest bardzo brzydki wierszyk, nie będziemy go cytować. Słuchajcie, znaleźli się też tacy, którzy chcieli sobie pożartować. Nie ma problemu. Z nami się da, dopóki nas się nie obraża. Słuchajcie, Kuba, uwaga, jedno serce, jedno życie, piłka nożna ponad życie, ponad wszystko wychowało, ale to przed chwileczką taki wierszyk od był. Od kołyski? Nie było tego. No, nie było tego. Nie było a przed chwileczką nie było coś takiego u Julki? Podobne, dawaj. Tak? Jedno serce, jedno życie, piłka nożna ponad życie, ponad wszystko wychowało nas boisko, od kołyski aż po grób, FC Szabelki to nasz klub. Już za chwileczkę Gutek strzeli na brameczkę, jak nie strzeli, to dobije, nie dobije, to zabije. Biorę udział w konkursie Jakub. Jakub, dzwonię do Ciebie. Zobaczymy, jak to się u Ciebie potoczy. 604 i dalej nie mówimy. Słuchajcie, no czekamy na pierwszego, słuchajcie, zwycięzcę w naszym konkursie. Cichutko teraz. Nie, nie. Kochani, kolejna wiadomość. Pozdrawiamy serdecznie, Kuba. No przykro mi, pozdrawiają FC Szabelki. Brałeś udział w konkursie, natomiast nie odebrałeś telefonu. W takim razie nagroda przechodzi Kołonoska. Do zobaczenia, pozdrawiamy. Nie można, bo tatuś teraz robi co innego, Kudełku. Zostaw. Słuchajcie, teraz tatuś coś wybierze, dobra? Może ja mam szczęśliwszą rękę, dlatego że widzę, kochani, że jak na razie nie możemy się nigdzie wbić. Przelecę troszkę do góry. Tata! I lecimy, powiedzmy, teraz jest... Nie, bo tu już był ten wierszyk. Bardzo często się ten wierszyk, kochani, powtarzał. Wychowało nas boisko. Nie, to samiutko jest, tak. Tak, tak. Słuchajcie... O, tu zobaczymy. Tu jest jakiś wierszyk, słuchajcie, o nogach. Zaraz zobaczymy. Kacper B. Od sufitu do podłogi, niech Ci rosną długie nogi, niech Ci rosną długie uszy, jeśli wierszyk mój Cię wzruszył. Kochani, mamy telefon, startujemy.
1-4 się zaczyna, a reszty nie mówię. 6. Nie możemy się doczekać, kochani, pierwszego komunikatu. Teraz jest źle. Numer. Nie, mamy sygnał. Cichutko. Kacper. Czekamy, Kacper. Słuchajcie, pogoda jest taka, że już raczej was nie ma nad wodą. Kochani, Kacperek też nie chce naszej nagrody. Powiem wam szczerze. Słuchajcie, Kacperek nie chce też naszej nagrody. W takim razie, Kacperku, pozdrawiamy cię serdecznie. Kacperek jest z Tarnowa. Kochani, no nie myślałem, że tyle kłopotu wam dostarczy ten. Pokaż tutaj, no. To jest twarz. No pokaż, ale... To jest to samo. Aha, tu jest, słuchajcie, też, która już była. O tutaj, wyrażam zgodę, zobacz jaki tutaj będzie, powiedzmy. Czy jest wierszyk? Już. Marcin Ly. Dla was, nasz Sebastian Szabłowski dla was dzisiaj konkurs robi, kto najlepszy wierszyk zrobi. Macz Ataksem wynagrodzi. Razem z Gutkiem wybierają, bo saszetki też czekają. Ciach. Słuchajcie, Marcin L. Marcinku, dzwonimy do ciebie. Zobaczymy, jak u ciebie dzisiaj jest z telefonem. 731, tak się nam zaczyna. A potem już nic. No, Marcinku, bardzo ładny, krótki wierszyk. A my czekamy na odzew od ciebie. Kudełeczek, odejdź stamtąd, misiu. Cichutko, cicho, cichutko teraz. Słuchajcie, to jest jakaś straszna złośliwość rzeczy martwa. A jakby do wygrania było 1 000 000 złotych? Słuchajcie, kochani, uwaga. Halo, dzień dobry. Z kim rozmawiamy? Marcinku, no witam ciebie serdecznie. Miło i cieszę się, że odebrałeś telefon. FC Szabełki się kłaniają. Witaj, kochany przyjacielu. Dziękujemy ci za udział w konkursie. Strasznie chcemy wam rozdawać dzisiaj nagrody, ale nikt z was nie chce nas przywitać jako FC Szabełki, najlepszy kanał sportowy na YouTube. I teraz powiedz mi, Marcinku, co my mamy zrobić? Kochamy cię bardzo. Dziękujemy ci ślicznie za udział w konkursie. Posłuchaj, konkurs wydawał się być prosty, ale nie jesteś jedyny, który dzisiaj zapomniał. Słuchajcie, część nawet nie dało rady z nami pogadać, bo albo mają telefony powłączane. Myślę, że są nad wodami. Byłeś gdzieś nad wodą dzisiaj? Nie. Dzisiaj było strasznie gorąco. A grałeś w gałę dzisiaj? Tak. Grałeś w gałę. Myśmy też grali rano, ale zaraz po tym graniu poszliśmy na basen, żeby trochę odreagować. Słuchaj, czy chciałbyś kogoś, Marcinku, pozdrowić? Bo niestety no, nie będziemy mogli cię nagrodzić. Musimy być w porządku do wszystkich naszych widzów. Natomiast warunek był prosty. Trzeba było nas przywitać naszym hasłem. Natomiast czy kogoś, Marcinku, pozdrawiasz? Pewnie, no jesteś teraz na wizji, także wszyscy cię słuchają. Śmielutko. Rozumiem. Obok Gliwic mieszkasz, tak? Cała miejscowość dostaje Przeszowice, tak? Dobrze usłyszałem? Przeszowice dostaje, słuchajcie, pozdrowienia. Kogoś jeszcze? Wiem, że jesteś zaskoczony, słuchaj. Naprawdę cieszymy się bardzo, że wzięłeś udział w naszym konkursie. No przykro mi, że nie wygrałeś, słuchaj, że nie wygrałeś w naszym konkursie, ale cieszymy się, że wzięłeś w nim udział i że mieliśmy okazję zamienić parę słów razem. Jest to niespodzianka dla ciebie? Cieszę się bardzo. Pozdrawiam cię, Szabełki. Pozdrawiaj, Gutku. Pozdrawiam, hej. Nuśka. Pozdrawiam. Trzymaj się cieplutko, hej. Słuchajcie, kochani, no widzę, że jednak konkurs naprawdę... Słuchajcie, no jest wierszyk. Gutek znalazł Jaśka. Siema, Jasiek. Słuchajcie, Jasiek napisał wierszyk w połowie niecenzuralny, ale lecimy. Dobra. Wyszedł żuczek za chałupkę, zdjął majteczki, zrobił...
Oj ty żuczku coś narobił, jakżeś chałupkę przyozdobił. Przygląda się żuczek tej kupce, jaki ciężar miał w tej... A ten ciężar niesłychany 4 kilo i 2 gramy. Jasio, słuchaj, kutek się cieszy. Kochani, no myśmy nie napisali, o jakiej tematyce miał być wierszyk. No. Czy to miał być o sportowej, o gutku, czy o czymkolwiek. No, wybrałeś taką wesołą. W takim razie, Jasiu, bombardujemy do ciebie. 786. Dalej nie mówimy. I czekamy koniecznie na potwierdzenie naszego hasła. Strasznie chcemy rozdawać nagrody, a wy ich nie chcecie brać. Głośno mówiący włącza, cichutko kudełku, żeby wszyscy słyszeli. Cichutko, cichutko. Dzień dobry. Jasiek, witaj kochany przyjacielu, no dzień dobry, hałas na Jaśka, piątka, w końcu mamy...